Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, trwa czwarty tydzień Wielkiego Postu. Od wtorku, a więc od przedwczoraj, czytamy piąty rozdział Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj kontynuujemy razem z całym Kościołem czytanie tego rozdziału. Chcielibyśmy przygotować się do tego spotkania przez żarliwą modlitwę psalmem 91. Czytając ten psalm, wyobrażałem sobie Jezusa, który się nim modli. Jezus także modlił się psalmami. Z pewnością modląc się tym psalmem, miał cały czas przed sobą oblicze Ojca. Możemy usłyszeć także w tej modlitwie modlitwę Syna Człowieczego, który zwraca się całym sobą do Ojca. Mówi o nim nieustannie w piątym rozdziale Ewangelii świętego Jana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Psalm 91 w przekładzie poetyckim Nan Meryl. Ten, kto mieszka w cieniu nieskończonego światła, kto przebywa na skrzydłach nieskończonej miłości, podniesie swój głos w uwielbieniu. Moja ucieczko i mocy moja, Tobie samemu chcę zaufać. Ty bowiem wybawiasz mnie z sieci, lęków i iluzji, od wszystkiego, co oddziela i dzieli. Ty ochraniasz mnie jak orzeł swoje pisklęta. Twoja wierność jest pewna jak strzała lecąca do celu. Nie będę się bał cienia nocy, ani zamętu, który przychodzi za dnia, ani koszmarów, które budzą mnie ze snu, ani codziennych zmian, które niesie życie. Chociaż 1000 osób może szydzić z tego radykalnego zaufania, 10 000 wyśmiewać się, gdy staram się czynić Twoją wolę, ja jednak powierzę się Tobie, oddając się w Twoje ręce, bez zastrzeżeń. Kochani, otrzymujemy słowo z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 5, jak już wspomniałem, wersety od 31 do 47. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie. A wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także słowa Jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.
Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście im nie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyć? Kochani, przypomnijmy sobie najpierw kontekst tej mowy Jezusa dzisiejszej. Wszystko rozpoczęło się od przybycia Jezusa do Jerozolimy na święto żydowskie. My wiemy, że w Jerozolimie, w sadzawce owczej, dokonuje się cud niezwykły. Jezus uzdrawia sparaliżowanego człowieka. Uzdrawia go w szabat. I to siało zgorszenie wśród Żydów. Jak on może uzdrawiać w szabat? Ci ludzie, zanurzeni w literze prawa, mieli zimne serca. Znali doskonale prawo, analizowali je, ale ich serca były zimne, chłodne. Ale potem jeszcze, kiedy usłyszeli, jak Jezus mówi: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. A więc mówi o jedności między Ojcem i Synem, między Ojcem i sobą. Mówi o tej niezwykłej, ciepłej, zażyłej relacji dwóch serc. Oni usiłowali go zabić, czytamy. Bo już nie tylko dlatego, że nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Kochani, siadają do pism, czytają te pisma i nie spotykają w nich Ojca. Jezus będzie bardzo cierpiał z tego powodu. On przyszedł po to, aby objawić im Ojca. A więc, jak podkreśla Jan w różnych miejscach Ewangelii, on jest posłanym przez Ojca. Jest posłanym przez Ojca jako słowo najdroższe, jedyne. Można czytać pisma, można je analizować. Jezus powie: badacie, badacie pisma. Tutaj odwołanie jest do hebrajskiego darasz. To znaczy, analizujecie pisma. I nie spotykacie w nim Ojca. Nie słyszycie bicia serca Ojca. Ja je słyszę nieustannie. Jestem nieustannie wpatrzony w Ojca. Jestem najdroższym słowem Ojca. A wy mnie nie rozpoznajecie. Można spędzać całe godziny, a nawet dni, lata na studiowaniu pism i nigdy nie wyjść poza własne myśli. Można ciągle czytać jedynie własne myśli. Można spotykać się jedynie z literą, z tym, co na zewnątrz, nie wchodząc do wnętrza. Litera jest jedynie po to, aby przez nią Bóg mógł objawiać w sposób czytelny swoją miłość. Oto dlaczego Jezus cierpi. Ta rozmowa jest niezwykle trudna. Nie tylko dlatego, że chcą go zabić. Jak Jezus wie, że już teraz nad nim dokonuje się sąd, ale przede wszystkim dlatego, że oni nie przyjmują zbawienia. Mówię wam to, abyście byli zbawieni. Po to przyszedł. Po to jest słowo Boga.
Nie po to, byśmy jedynie czytali, analizowali, coś się dowiedzieli. Nie tylko po to, byśmy drążyli w literze, byśmy poznali tajniki czytania Pisma Świętego. Nie chodzi o samą wiedzę o Bogu. Chodzi o spotkanie Boga, żywego Boga. Po to dał nam tę księgę. To jest księga życia. To jest księga, w której mamy czerpać życie dla siebie, badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. Słusznie. Ale przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Same Pisma nie dają życia. Życie daje ten, o którym mówią Pisma. Same praktyki religijne nie dają życia. Życie daje ten, którego chcemy spotkać w naszych religijnych praktykach, pacierzach, modlitwach. Nawet pisma te objawione same z siebie nie dają życia, tylko ten, który nam się objawia w pismach. Jakaż to przestroga dla mnie, który codziennie otwieram Biblię, codziennie czytam święty tekst, codziennie chcę poznawać w nim Boga. Przestroga, bym czasem poznając, nie rozmijał się z nim. Jezus cierpi za każdym razem, kiedy uczony w piśmie, kimkolwiek on nie jest, mogę być nim ja sam, czyta pisma, ale nie rozpoznaje jego głosu, nie widzi go. Jak Jezus powie, wy nie słyszycie Jego głosu, nie widzicie Go. Jaka to martwa lektura, w której nie słyszę żywego głosu Boga. Nie widzę Jego spojrzenia pełnego miłości. O Jezu, chroń mnie przed taką martwą lekturą świętych pism. Tutaj w centrum formacji duchowej, w domie słowa, jak chętnie podkreślamy, nazwy tego miejsca. Jesteśmy po to, aby czytać Słowo, spotykać się ze Słowem, uczyć innych, by do Słowa prowadziło ich życie. Ale pierwsze muszę uważać, aby moje czytanie, moje studiowanie nie było zimne. Nie dopuść nigdy do tego, Jezu. Spraw, aby inni, widząc mnie, słysząc czytającego, słyszeli nie mnie, ale Twój głos. Widzieli mnie, nie mnie, ale Ciebie. Jezus mówi, że On nie sam wydaje świadectwo o sobie, bo nikt sam o sobie świadectwa dać nie może. Jakaż pokora, Syn Boży to mówi, że jest ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie. Ojciec, to Ojciec świadczy o Synu. Ja, kiedy czytam święty tekst, nie mogę być tym, który skupia ludzi na sobie, ale mam skupiać na tym, który świadczy o prawdziwości tych słów, które wypowiadam. Ale jest coś szczególnie pięknego w tej rozmowie Jezusa, trudnej rozmowie, bolesnej, bo oni go nie rozumieją. Coś pięknego, co pochodzi od Jezusa. Oni go chcą sądzić, a tak naprawdę to ich pisma sądzą. Ten, który stoi przed nim, jest dla nich świadectwem. Ten, który stoi przed nimi, jest w zażyłej relacji z Ojcem. Chciałbym zawsze tak czytać święte pisma, będąc w zażyłej relacji z Ojcem. Tylko wtedy słyszę pisma, które świadczą o Nim. Bo poznanie dokonuje się nie przez intelekt jedynie. On jest ważny. Ale poznanie dokonuje się przez miłość, jak powiedzą ojcowie starożytni.
Święty Grzegorz Wielki będzie mówił, że poznanie dokonuje się przez relacje z tym, którego szukam w pismach. W pismach szukam Chrystusa, który prowadzi mnie do Ojca. Oto tak naprawdę wchodzi w pismach. Oto dlaczego ci uczeni w piśmie przeżywają prawdziwy dramat. Jezus przecież potwierdza, studiujecie pisma. Nawet szukacie świadectwa u ludzi. Poszliście do Jana Chrzciciela. On dał świadectwo prawdzie. Ale żadne ludzkie świadectwo ostatecznie nie może uspokoić waszego serca i nie może utwierdzić je na zawsze w prawdzie. Bo on był lampą, co po niej świeci na krótko. Nawet Jan Chrzciciel był lampą, co płonie i świeci przez krótki czas, a potem gaśnie. Zawsze muszę o tym pamiętać, jako ten, który głosi słowa Boga. Bóg chce się mną posługiwać, ale nie ja jestem Bogiem. Jestem tylko tą lampą, co płonie i świeci, ale na krótko. Potem przyjdą inni i będą znowu głosili słowo. Ale jest ktoś jeden, kto nie przemija, kto nieustannie w nas to słowo Ojca głosi przez Ducha Świętego, który stąpił na Niego i który woła w nas, Abba, Ojcze. Dlatego w pismach szukamy Chrystusa. Bo nie jest to słowo jedynie idea. To nie jest słowo, które zawiera jedynie jakieś pojęcie. To jest słowo osoba. Tym słowem jest żywy Bóg. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią słowa. Słowa wcielonego, żywego, osobowego. Jezus mówi, ja mam świadectwo większe od Janowego. Co to za świadectwo? Dzieła, które dał mi Ojciec do wykonania. Oto świadectwo największe. Tym świadectwem jest miłość. Ona stanowi Jego chwałę. Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca. Miłość Ojca i Syna do świata. Miłość tak wielka, że już w trzecim rozdziale w Ewangelii Jana czytamy, tak Bóg, tak Ojciec umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Słowo, które jest słowem prawdy, to jest słowo miłości. To jest słowo, które objawia tego, który jest miłością. Na nic by się zdało moje studiowanie pism, nawet poznawanie Jezusa i Ojca Jego, gdyby nie rozpalało to mojego serca i nie prowadziło do dzieł miłości w moim życiu. Do tej miłości agapao, miłości ofiarnej, miłości, której świadkiem jest Jezus. Jezus bardzo cierpi, mówiąc, że nie ma w was miłości, bo moje słowo nie trwa w was. Drodzy, źródłem miłości jest tylko On. Najdroższe słowo Ojca, Ojciec i Duch Święty, Bóg Trójjedyny jest źródłem miłości. Nie możemy jej sobie dać, nie możemy jej wyczytać, nie można się jej nauczyć. Nie można więc Jezusa, który jest Słowem Ojca, poznać jedynie przez książki. Trzeba Go spotkać, trzeba doświadczyć. Trzeba być w relacji z Nim, jak On jest w relacji z Ojcem. Najbardziej w tym świętym tekście i w tej rozmowie Jezusa z Żydami słyszę słowa, które padają w 40 wersecie. Już je raz tutaj przywołałem. Pełne bólu, ale także pełne miłości, tęsknoty za człowiekiem. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.
słyszę nie tylko wyrzut w tych słowach, ale słyszę wielką tęsknotę Boga za mną. On codziennie, kiedy przychodzę do pism, kiedy je otwieram, kiedy biorę do ręki Biblię, by ją czytać, prosi: przyjdź do mnie, abyś miał życie. Nie zatrzymuj się jedynie na zimnej lekturze tekstu, ale szukaj w tekście świętym umiłowanego. Słowo tekst z łacińskiego textus oznacza tkanina. Każda stronica jest utkana ze słowa, najdroższego słowa Ojca. To ta czerwona, święta nić, która przenika wszystkie stronice. Każda stronica jest utkana ze słowa Ojca, które jest słowem miłości, Jezus Chrystus, który życie za nas dał. Codziennie ta miłość chce się przelać ze świętych stronic do mojego serca. I dlatego tak ważne jest, Jezus o tym mówi do tych, którzy analizują zimnym umysłem tekst, tak ważne jest, aby nie tylko moja głowa była otwarta, ale moje serce było otwarte na poznawanie tego, który do mnie w pismach przychodzi. Dzisiaj chcę Cię prosić, Jezu, daj mi serce gorące za każdym razem, kiedy otwieram pisma, by je czytać. Także wtedy, kiedy jestem zmęczony, kiedy śpię, by było tak, jak mówi Księga Pieśni nad Pieśniami. Ja śpię, ale moje serce czuwa. Daj mi serce zawsze czuwające, czuwające przy Ojcu, jak Twoje serce. Daj mi takie serce, które słyszy, wyczuwa bicie serca Boga. Nie dozwól, aby moja religijność była pozbawiona duchowości, aby moje praktyki religijne, czytanie świętego tekstu, były pozbawione żywego spotkania z Tobą. Jezus z bólem serca mówi: przyszedłem w imieniu Ojca, a nie przyjęliście mnie. Czy to możliwe? Jest możliwe. Ta rozmowa uczy mnie pokory. Tyle lat studiowali pisma. Tyle lat studiując pisma czekali na Mesjasza. Czekali, aż pisma się wypełnią. Mesjasz przychodzi. Syn Boży przychodzi. Ocierają się o Niego, dotykają, widzą Go. I nie rozpoznają. Nie rozpoznają, ponieważ ich serca są zamknięte. Umysły zbyt pyszne. Jakie to bolesne, kiedy opieram się jedynie na mojej racjonalności, na moich przewidywaniach, na moich analizach. Trzeba odwagi otworzyć serce, powierzyć serce świętym pismom, aby święte pisma rozpalały moje serce miłością do Boga. Mocne są słowa, które padają na końcu. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Mamy tutaj wyraźne nawiązanie do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, ponieważ właśnie to on o mnie napisał, Mojżesz, abyście mi nie uwierzyli. To Filip powie: spotkaliśmy Mesjasza, o którym pisał Mojżesz i prorocy. Są przekonani, że słuchają Mojżesza, tymczasem go nie słyszą. Są przekonani, że znają pisma, tymczasem mają oczy zamknięte, bo serca ich są zimne. Oby nigdy pisma nie były moim oskarżycielem. Oby pisma zawsze zaświadczały w moim sercu o Bogu,
którego rozpoznaję w Biblii, na każdej stronicy, którą nawiedzam. Proszę Cię raz jeszcze, daj mi światłe oczy serca, abym Cię widział, spotykał, dotykał miłością mojego serca. Ilekroć z zapałem, daj Boże, czytam święte pisma. I także wtedy, kiedy nie rozumie, bym ufał. Także wtedy, kiedy nie pojmuje, bym pozwalał, abyś moje serce zajmował sobą. Wiem, że Ty, który świadczysz o Ojcu, objawisz mi Ojca. Objaw mi Ojca, abym mógł doświadczyć, że jestem Jego dzieckiem, że jestem usynowiony w Tobie, abym mógł czytać święte pisma, nie jak człowiek pyszny, zarozumiały, ale jak dziecko, które poznaje swojego Ojca, otwiera oczy i się zadziwia, kontempluje. Takich spotkań ze świętym tekstem, z Biblią Wam życzę. W tym czasie Wielkiego Postu i każdego dnia życia zachęcam, by nie było dnia, w którym nie otwieracie Pisma Świętego, w którym nie spotykacie w Pismach tego, który jest żywym, najdroższym Słowem Ojca. Niech On stanie się także naszym najdroższym Słowem. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrej nocy i pięknego poranka.